Witam, z tej strony Jacek Piechza, trener przygotowania motorycznego w AP KGHM Zagłębie. Okres kwarantanny, który spowodowany jest wirusem COVID-19, na pewno jest trudnym momentem dla Was zawodników, ale także dla nas, dla trenerów. Szczególnie niefortunnie się to zbiegło rzeczywiście z sezonem piłkarskim, z tą rundą wiosenną, ponieważ jesteście tuż po bardzo ciężkim okresie przygotowawczym, gdzie pracowaliście i chcieliście pokazać to wszystko teraz w sezonie, a tu po pierwszym meczu lub nawet nie, wszystko się skończyło, musicie siedzieć w domu. Na pewno jest to moment trudny, ale warto, żeby się nie poddawać, żeby potraktować to może jako wyzwanie, jako jakoś taka możliwość, w której możecie popracować nad cechami, które zwykle gdzieś tam są w podstawce, na które nie ma czasu w treningu piłkarskim. Mogę tutaj podać przykład zawodników, którzy wracają po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, gdzie popracowali trochę nad innymi elementami. Jeżeli ten poziom techniczno-taktyczny jest dobry, to czasami nawet obserwują zwyżkę formy. Także dzisiaj pokażę Wam, jak zoptymalizować tą pracę za pomocą trackera GPS, gdzie możecie naprawdę zrobić profesjonalny trening, obserwować parametry i zbliżyć ten trening jak najbardziej do tego, co robicie razem z drużyną, ze swoimi zespołami, tak żeby rzeczywiście nie zmitrężyć tego czasu, ale naprawdę solidnie popracować i być może wrócić nawet lepszymi niż przed kwarantanną. Co będziemy potrzebować do treningu? Oczywiście będziemy potrzebować nadajnika GPS. Tak? Jest to takie małe urządzenie, które zawiera w sobie nadajnik GPS i również te elementy, które posiadamy teraz w smartfonach, jak żyroskop, akcelerometr, magnetometr, który pozwala nam rejestrować ruchy zawodników nie tylko linearnie, tutaj przód, tył, tak jak te popularne aplikacje, tak, które są dobre dla kolarzy, dla biegaczy, jak Endomondo, wskazują ile kilometrów przebiegliście i w jakim tempie, ale tutaj dla zawodników sportów drużynowych ważne jest też ile zahamowań, ile zmian kierunków, w jakim tempie, to wszystko jest bardzo dokładne. Dzięki temu urządzeniu. Jakie zakładamy? Jeżeli mamy tutaj kamizelkę starszego lub nowszego typu, z tyłu mam taką kieszonkę, wkładamy tam nasz tracker, włączamy i już możemy trenować. Po treningu wyłączamy i po 5 minutach tak naprawdę, gdy połączymy się z Wi-Fi, mamy już dane na swoim smartfonie i komputerze. Dodatkowo mamy w zestawie pulsometr, tak? Czyli może być to tutaj pulsometr sondy lub Polar od H7 w górę, wszystkie te z Bluetoothem, także jak najbardziej pasują. Pulsometr zakładamy oczywiście na klatce piersiowej, tutaj na mostku zapinamy. Dobrze jest zawsze troszkę zwilżyć, żeby połączyć tracker z pulsometrem i już wtedy wzbogacamy zestaw tych danych o bardzo ważny czynnik, czyli puls, jak wysoko byliśmy, jak szybko spadaliśmy. To wszystko pozwala nam naprawdę na kompleksową ocenę treningu i możecie z poziomu własnego domu porównywać te dane. Szczególną zaletą jest to, że ten tracker możecie mieć na treningu i rzeczywiście na meczach, tak? To jest fajne. No ze smartfonem nie możecie biegać, tak? A tutaj jak najbardziej wszystkie te drużyny ekstraklasowe czy drużyny z lig zagranicznych wszyscy używają tych GPS-ów, są dopuszczone. I wtedy naprawdę ta ocena staje się kompleksowa i profesjonalna. Jak zaplanować taki trening z trackerem GPS, trening interwałowy przede wszystkim, który pozwoli nam utrzymać lub nawet zwiększyć tą wydolność?
Zacznijmy od rozgrzewki, tak? Zawsze brakuje na nią czasu i to jest dobry moment teraz, żeby rzeczywiście tą rozgrzewkę potraktować bardziej kompleksowo, zawrzeć w niej wszystkie ważne elementy, na które zawsze brakuje czasu, bo to wiadomo, 1,5 godziny treningu piłkarskiego, inne rzeczy są ważniejsze. No a teraz można się skupić bardziej, więc 15-20 minut, wydaje mi się, to jest dobry czas na rozgrzewkę i w której możemy zawrzeć na pewno wszystkie elementy, jak podgrzanie temperatury ciała, mobilizacja, ćwiczenia stabilizacji, ćwiczenia nauki techniki biegowej czy zmiany kierunku, elementy treningu skoczności, szybkości, tak? No, dobrym takim metrażem, wydaje mi się, jeżeli chodzi tutaj o rozgrzewkę, to jest wszystko ponad 1000 metrów, żeby w tym naprawdę zawrzeć przynajmniej 3-4 przebieżki 50-metrowe w dobrej technice biegowej, żeby przyzwyczaić te mięśnie, przede wszystkim kulszowo-goleniowe, do sprintów, które będziemy później wykonywać. Jak zaplanować dalszą część, interwały, tak? W treningu piłkarskim są zazwyczaj troszkę zmodyfikowane. Skraca się ten czas bardziej, żeby zbliżyć go do meczu. Więc jeżeli mówimy o tej wytrzymałości tlenowej, tutaj te przerwy są naprawdę krótkie, tak? Wysiłek jest długi, niska, średnia intensywność, tak? Te dłuższe biegi teraz, które będziemy wykonywać bez piłki. Przerwy minuta, dwie dosłownie na napicie się, odpoczynek, ewentualnie ćwiczenia stabilizacji czy rozciąganie dynamiczne. Później, jeżeli mówimy o zwiększeniu VO2 max, to są te ciężkie takie interwały 4-5 minut, naprawdę na wysokich prędkościach, 100-120 mas, czyli ten maximal aerobic speed, o tym będę mówił w drugim odcinku. Tam przerwy również są krótkie, tak? Chcemy, żeby ten organizm 2-3 minuty potrafił się zregenerować, tak żeby wykonać te 4-5 powtórzeń. Jeżeli mówimy o takim treningu glikolitycznym, beztlenowym, czyli te krótkie 35-40 do minuty, takie maksymalne sprinty ze zmianą kierunków, często wahadła, wtedy pozwalamy sobie na dłuższe przerwy. Szczególnie teraz, gdy jest to możliwość, możemy to wykorzystać. 1 do 3, wydaje mi się, tak, czas pracy do wypoczynku. Czyli minuta pracy, 3 minuty wypoczynku, nawet 5 minut wypoczynku, gdzie możemy się napić, zregenerować, tak żeby za każdym razem naprawdę dać maksa. Jak możemy zaplanować teraz ten trening, tak? Z użyciem trackera. Jeżeli mamy dane z ostatniego miesiąca, powiedzmy, możemy zrobić to w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to jest odwzorowanie tego treningu, czyli w poniedziałek na przykład robiliśmy zwykle 8 km, powiedzmy 200 metrów sprintu, tak? Więc staramy się tak zaprogramować ten trening, żeby rzeczywiście wykonać to, tak? Na sucho teraz, bez piłki, chociaż można oczywiście włączyć też te ćwiczenia z piłką. Wtorek na przykład mieliśmy małe gry, tak? 6 powtórzeń, minuta na minutę. Też możemy to zrobić tutaj, tak? Patrzymy bardziej wtedy na jakość tej pracy i zaraz po przyjściu do domu, ściągając dane, możemy sobie ocenić, zmienić ten program, tak żeby jak najbardziej tutaj odwzorować ten trening. No i tak możemy sobie przejść cały mikrocykl aż z sobotnim meczem, gdzie możemy wykonać najcięższą pracę i w ten sposób zostaniemy w takim rytmie treningowym. Drugim sposobem jest zaplanowanie treningu tak, żeby wykonać cały kilometraż, metraż i obciążenie treningowe, czyli jeżeli na przykład w tygodniu robimy 30 km łącznie, no to robimy sobie na przykład 3 jednostki po 10 km, tak? I jeżeli robimy łącznie 1000 metrów sprintu, to robimy na przykład 4 jednostki po 250 metrów, tak? I w ten sposób możemy sobie też troszkę w inny sposób poradzić,
To jest też dobra metoda, bo możemy trochę więcej zrobić wtedy, jakby rozciągnąć te okna adaptacji. To, co jest istotną różnicą między treningiem piłkarza a treningiem biegacza i to, dlaczego tak istotne jest jednak, żeby te dane były precyzyjne, czyli ten telefon, te aplikacje, które pokazują nam tylko dystans, nie spełniają takiej roli, to jest to, że mamy różne strefy prędkości, tak? Czyli jeżeli przebiegliśmy 8 km, to jeszcze to jest tylko część prawdy. To, co odróżnia topowe zespoły, tak? Jak w lidze angielskiej, niemieckiej, to nie ile kilometrów drużyna przebiegła, ale ile było tych HSR, tak zwanych high speed run, czyli biegów powyżej 20 km na godzinę, tak? I rzeczywiście obserwując te dane, widzimy, że tych biegów w tych najlepszych ligach, w Lidze Mistrzów, jest najwięcej, tak? Czyli mamy tutaj strefę prędkości od 0 do 10, wiadomo, też w treningu się zdarza bardzo dużo, jak widzicie. To jest przykładowy trening zawodnika, z którym mamy kontakt. Jest to wybrana jednostka, tak żeby wam tylko pokazać tutaj, jak to wygląda, jakie są tutaj zbliżone liczby, żeby porównać też do siebie. Wykonał 4 km 909 metrów tutaj takiego truchtu połączonego z chodem, tak, gdzieś między ćwiczeniami, wiadomo, to się zdarza, przejście. Jak widzicie, całkiem sporo. Od 10 do 15 to już taki szybszy bieg. Wykonał tutaj ponad 1,5 km, jak widzicie, tego biegu, który też jest gdzieś tam bardzo częsty, gdzie przesuwacie na boisko, gracie jakieś duże gry taktyczne. No i zbliżamy się powoli do tych stref, na których nam najbardziej teraz zależy, tak? Czyli dłuższe biegi o wysokiej intensywności, sprinty. Od 15 do 20 km tutaj nasz zawodnik zrobił 547 metrów, tak? Nie jest to dużo w tej strefie. Widać, że ta jednostka nie była jakaś dla tej strefy budująca na pewno. Ale jak już spojrzymy na metry od 20 do 25 i 25 wzwyż, to naprawdę tutaj widać, że zawodnik wykonał dużą pracę. 157 metrów sprintu to jest naprawdę zbliżone do tego meczowego wyniku, jak najbardziej, więc widać, że albo stosowali tutaj gdzieś wyizolowane, dłuższe sprinty, gdzie pokonali, powiedzmy, szybko licząc, 5 powtórzeń po 30-40 metrów, akurat na pełnym takim przyspieszeniu i prędkości dałoby nam ten wynik. Jak interpretujemy dane teraz, tak? Jak już ściągnęliście te dane po treningu, mamy tutaj pulpit i widzimy takie dane jak całkowity dystans, tak? Czyli tyle, co przebiegliście łącznie we wszystkich strefach prędkości. Obok macie średnią prędkość, tak? Czyli też bardzo istotny tutaj czynnik, jak intensywna była ta jednostka. I w nawiasie zawsze jest tutaj maksymalna prędkość, więc też coś fajnego takiego, co motywuje rzeczywiście. Starajcie się zawsze tutaj, jak robicie sprinty, być co najmniej na 95%, tak? Czyli taki prawdziwy trening szybkości, jeżeli wasza prędkość maksymalna z wszystkich treningów, powiedzmy, jest 30-38, tak? No to wyliczcie sobie z tego 95% i tylko wtedy, kiedy osiągniecie, tak, ten wynik, będziecie zadowoleni, że rzeczywiście zrobiliście prawdziwy trening sprinterski. No to mamy wykres przebiegu treningu, fajnie tutaj, jeżeli robiliście interwały, pokazuje wam się taka krzywa treningu, krzywa prędkości i krzywa tętna też, to jest fajne zaobserwować, tak? Jak tętno rośnie na dużych prędkościach, przy dużych, jak szybko spada, bardzo istotny czynnik mierzący w trakcie sezonu, tak? Możecie sobie obserwować tutaj
że na przykład miesiąc temu po 4 minutach gier 4x4 spadaliście po minucie powiedzmy 130 tętno, teraz 120, czyli już szybciej się zregenerowaliście. Jeżeli jest 140, to znaczy, że być może jesteście przemęczeni. Dalej mamy rozkłady tętna, tak? Czyli procentowo to, co nas interesuje, to szczególnie ta strefa red zone RZ, tak? Czyli wszystko powyżej 85% tętna maksymalnego, więc jeżeli tam macie 200, no to wszystko, co będzie 170-180 tętno, to jest ten ważny czynnik, gdzieś w trakcie meczu około 30-40 minut w tej strefie spędzacie, więc także musicie zaplanować to w cyklu tygodniowym. Na dole jest jedna z takich moich ulubionych tabelek zbiorczych, gdzie macie progi prędkości i tutaj od razu właśnie patrzycie sobie, ile metrów zrobiliście w danym zakresie od 15 do 20 km na godzinę, jaki to był procent treningu, czas trwania, tak? Czyli tutaj jak najbardziej daje nam to duży obraz, czy to, co sobie zaplanowaliście w treningu, rzeczywiście zrobiliście, czy też nie. Na dole macie to, o czym jeszcze dzisiaj nie mówiłem, czyli ten player load, czyli obciążenie takie treningowe, tak? Jeżeli oparlibyśmy tylko trening o sprinta, nie oddaje to w pełni tym wartościom treningowym, ponieważ sprinty, biegi, tętno wyznaczają bardziej te wysiłki biegowe, jednoliniowe, tak? A player load to jest takie ogólne przyspieszenia związane z pracą mięśniową, ze zmianami kierunku, to co naprawdę wpływa, że na drugi dzień po meczu czujecie się tak źle, tak? To jest właśnie ten player load, im wyższy, tym prawdopodobnie tych skurczów ekscentrycznych, tego hamowania było więcej, więc bardzo ważne tutaj, żeby spojrzeć na to, czy jeżeli w meczu robiliście na przykład 30 tysięcy tutaj player load, czy teraz zrobiliście na przykład w zaplanowaną jednostkę co najmniej 80% tego, tak? Mamy tutaj mnóstwo innych informacji, możecie sobie poczytać tutaj, co one wskazują. Tuż obok zawsze jest legenda, więc można to jakby analizować. I jak do tego podejść, tak? Po każdym treningu to, co sobie zaplanujecie, o tym powiem w następnym odcinku, tak? Jak planować te interwały, możecie sobie zrobić taką ewaluację, ocenę tego, co zrobiliście, co można zmienić, w których zakresach prędkości, tak? Także tak naprawdę po pierwszym takim próbnym tygodniu, już drugi powinien być naprawdę profesjonalnie przez Was zaplanowany. Podsumowując, praca z trackerem GPS w obecnej sytuacji daje nam naprawdę fajne możliwości indywidualizacji i profesjonalizacji tego treningu, tak? To nie tylko będzie praca, nie wiem, bieg w lesie, który też jest fajny oczywiście, ale można naprawdę odwzorować tutaj pracę treningową, meczową, jeżeli macie własne dane, możecie je porównywać w bardzo prosty sposób, rozpisując po prostu sobie, tak, w meczu wykonywałem tyle sprintów, tyle skoków, to wszystko możecie teraz zrealizować, oczywiście no, nie w tak ciekawy jak w meczu sposób, ale także wykonać tą pracę, która zaprocentuje. Co jeszcze, jeżeli macie kontakt z trenerem, to też można mu przesłać oczywiście te dane. Możecie także konsultować tutaj ze mną. Nie ma problemu, mogę zawsze coś podpowiedzieć. Także bardzo fajnie w tym okresie praktycznie 5-tygodniowym można popracować z trackerem GPS nad kondycją, nad wytrzymałością, szybkością, tak, mierzyć to po każdym treningu, zrobić to naprawdę tak, jak robią to najlepsi trenerzy, najlepsze akademie i kluby na świecie. W następnym odcinku, na który Was zapraszam, szerzej omówię tematykę treningu i analizy danych GPS, także jesteśmy w kontakcie i zapraszam na następny odcinek. Pozdrawiam.